Nazywam się Anna Korycka-Kozioł, jestem kierownikiem i wiceprezesem lokalnej grupy działania Partnerstwo Drawa z Jederem Bałeckim. Nasze stowarzyszenie funkcjonuje od 2008 roku. Zajmujemy się interwencją LIDER. Brzmi enigmatycznie, ale tak naprawdę to jest specyficzne podejście do tego, jak wdrażamy środki unijne. Staramy się, żeby były one wdrażane w sposób jak najbardziej transparentny i zrównoważony na obszary wiejskie. Jesteśmy dzisiaj na spotkaniu, bo poczuliśmy się w zasadzie w obowiązku, żeby w nim uczestniczyć jako największa organizacja pozarządowa w powiecie drawskim. Mamy okazję, żeby się czegoś nowego nauczyć, ale też podzielić swoimi dobrymi praktykami i wesprzeć naszych mniejszych braci. Stowarzyszenie Henrykowski w Siemczynie. Pracujemy tu już od 20 lat z przechodem. I prowadzimy nieformalne takie, no właśnie taką współpracę z różnymi organizacjami i przy tej właśnie na bazie tej współpracy docenienia wszystkich innych organizacji, które przypraszamy, tworzą się świetne projekty. Dlatego to jest dla nas i dla mnie jako prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia przemiłe zaskoczenie i taka świetny początek, bo po Jeziorze Drawskie, powiat drawski ma tu bardzo dużo ciekawych organizacji i ludzi, którzy reprezentują te organizacje, więc to jest takie dobro po Jeziorze Drawskiego, które w ten sposób, w tej formie chcemy wykorzystać dla tworzenia dobra nie tylko kulturalnego, historycznego, ale i gospodarczego. Bo poprzez takie właśnie działania, poprzez takie szkolenia, takie warsztaty, ludzie jakby wyzwalają w sobie dodatkowe możliwości i w ten sposób oddziałujemy na całe środowisko, a szczególnie na region. To jest region Pojezierza, więc tutaj i turystyka, i różne działalności gospodarcze, i różne inne. No w ten sposób można później pozyskiwać środki z funduszy krajowych, unijnych i tak dalej, i tak dalej. Jest to, uważam, pierwsze, ale bardzo, bardzo wielkie święto. Powiat drawski bardzo dużo uwagi poświęca współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednym z ważniejszych działań jest integracja środowisk organizacji pozarządowych. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone właśnie z jednej strony temu, żeby organizacje mogły się poznać, żeby organizacje mogły dowiedzieć się o swoim charakterze działalności. Ale właściwie takim głównym celem tego spotkania jest, aby w przyszłości stowarzyszenia pomyślały o tym, żeby zawiązać jedną federację. Zadaniem takiej federacji byłoby przede wszystkim pozyskiwanie środków finansowych z nowej perspektywy unijnej, w której bardzo mocno podkreśla się, że najważniejsze jest partnerstwo, wspólne działania. Tutaj słyszymy dzisiaj podczas tego spotkania, prelegent bardzo mocno podkreśla, że nie wystarcza już partnerstwo na poziomie jednego powiatu, to chodzi o partnerstwo większe, o partnerstwo, tak jak my stworzyliśmy powiat drawski, był liderem przy tworzeniu partnerstwa strefy centralnej, to przynajmniej te trzy powiaty mają większą szansę na to, żeby te środki unijne zdobyć. Dzisiejsze spotkanie jest bardzo potrzebne, zwłaszcza dla organizacji pozarządowych i cieszę się, że mogę w nim uczestniczyć jako członek stowarzyszeń, które są na terenie powiatu drawskiego, jak również jako przedstawiciel samorządu powiatu drawskiego.
Na pewno wiele osób skorzysta z tego, co prelegenci mówią. Są to bardzo interesujące informacje, które pomogą w realizacji pozyskania środków finansowych, jak i realizację różnych projektów. Takie spotkania powinny być często, nie tylko dla organizacji pozarządowych, jak również dla przedsiębiorców, bo ta współpraca powinna być właśnie obopólna. Szanowni Państwo, jesteśmy na spotkaniu, pierwszym spotkaniu organizacji pozarządowych naszego powiatu. Jest mi niezmiernie miło, że tak liczna grupa przyjęła zaproszenie i że dzisiaj mogliśmy się spotkać. My ze swojej strony współpracujemy już od kilkudziesięciu lat ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ale nie ukrywam, że dalej zależy nam na tej współpracy i kilka lat temu wprowadziliśmy czy umożliwiliśmy stowarzyszeniom, organizacjom pozyskiwanie środków zewnętrznych nie tylko z samorządów naszych miejscowych, z gmin, powiatu, ale też mamy fundusz środki, które mogą służyć za udział własny w przypadku aplikowania o środki zewnętrzne, na przykład z województwa czy środki krajowe. To jest też duża pomoc dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. I jeszcze raz niezmiernie mi miło i dziękuję tutaj pani pełnomocnik, pani Joannie Koleszy, że zorganizowała takie spotkanie i te osoby, które przyjęły zaproszenie tutaj, pan Piotr czy pani dyrektor ROPS-u i inne, cieszymy się na to spotkanie i mam nadzieję, że ono pozwoli czy wyzwoli tą energię społeczną do lepszej działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w powiecie.